Siema, tu Pyza na kolejnym wykładzie na grzybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich miłośników leśnych wypadów na grzyby na najnowszy film w moim wykonaniu. Jest na tą chwilę 5 września 2023, godzina 7:24. Dokładnie tak, widzicie, więc po nocnej zmianie, w tamtym tygodniu nocki, teraz po pierwszej nocnej zmianie w nowym tygodniu i nakręcę dla Was jakiś materiał oto z tego miejsca. Więc nie przeciągając dłużej, zapraszam na najnowszy film, a co uda się trafić, zobaczycie sami. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi raz przy moich filmach, i jedziemy z tym filmem, bo już późno. Na wstępie powiem, że borowików nie ma, co jakiś czas się sprawdza, dopytuję kolegów i dlatego wypadł tutaj zobaczyć, czy rosną kurki, kozaki, bo to las odpowiedni na ten gatunek grzybów, co wymieniłem. I jeszcze jedna kwestia, na samym początku chciałem poruszyć temat krzyków w lesie. O, mamy kureczkę, kurka pieprznik, ostatnio mówiłem, że gąska według nazw mówi też się na to gąska, więc nie ma co się kłócić, czarować, ja nazywam czasami to gąskami, więc nie ma po co robić szum. Kurki małe będą, tylko widzę, że tu rozkopany, ktoś tu grzebał, no ale są. I tak mówię, pieprznik jadalny, kurka, i tak mówię, kwestia jeszcze krzyków w lesie. Drodzy Państwo, wiecie, znacie mnie, starzy widzowie wiedzą, że nakręciłem dziesiątki filmów, co byłem cicho w lesie, przeważnie zbieram grzyby sam, to chodzę po lesie cichutko, zbieram, odchodzę, bo wiem jak chodzić. A jak jestem z kolegą, z koleżanką, z kolegami, no to wiecie, chodzimy razem, tak aby do filmu były jakieś grzybki, jeśli ich nie ma. Więc proszę kolegów, kolegę, koleżankę, tak aby mnie zawołali, jak będą niedaleko, aby pokazać widzom ich zbiory. Przez telefon tego się, drodzy Państwo, nie da się zrobić tego przez telefon. Po prostu w lesie, bo drzewa nie ma, nie ma tu autostrady, nie ma tu ulic, przecznic, drzewa są nieponumerowane, więc po prostu chodząc w grupie nie da się po prostu do każdego dojść i wiedzieć, gdzie to jest, gdzie ktoś jest. Jeśli ktoś kiedyś w życiu, a uwierzcie mi, że mówię prawdę, pojechał na grzyby z rodziną, z kolegami, tego, to nie ma wała, z ręką na sercu stuknijcie się sami i powiedzcie, że, czy nieprawdaż, że ciężko się porozumieć, chodząc po lesie, nie krzycząc, nie mówiąc do siebie. A że ja pracuję prawie 38 lat w zakładzie, gdzie jest hałas 95 dB, więc wyrobił mi się głos i dlatego ja cicho nie mówię. Koledzy nieraz mówią do mnie, czego się tak wydzieram, ale to po prostu hałas, hałas, hałas. I tak, aby się w pracy odkąd się przyjąłem komunikować, trzeba było się wydzierać, żeby druga osoba słyszała. Jeszcze korki są na uszach, to wiecie, trzeba dobrze się wydrzeć, żeby ktoś drugi usłyszał. Więc dlatego ja mam taki głos mocny i po prostu uwierzcie mi, nie ma po prostu takiej opcji, aby chodzić po lesie w grupie i się nie nawoływać. Nie ma. Po prostu chyba, że chodzi się w grupie i każdy sobie rzepkę skrobie, wtedy nie ma nawoływania. A ja poprosiłem kolegę, koleżankę czy coś, jak będą mieli grzyby, żeby zawołali, bo przez telefon tego się nie da zrobić.
uwierz się, nie da się zrobić. Dobra, rozgadałem się, zanudzam, więc drodzy Państwo, na tym koniec. Co do komentarzy, nie byście tacy niektórzy złośliwi, po prostu o te krzyczenie w tym lesie, bo naprawdę dziesiątki filmów zrobiłem, gdzie zbieram grzyby sam i jest spokój. Dobrze, drodzy Państwo, pieprznik jadalny, kurka jest, więc zaczynam zbierać grzybki, a co uda się, zobaczycie sami. Więc zostańcie ze mną, bo sam jestem ciekaw, co po nocce, ile się tych grzybów uzbiera. Nieduże te kureczki, naprawdę drobniutkie. Bardzo drobne. Wszystko drobniutkie. Naprawdę drobniutkie, widzę. No może napotkam jakieś większe te pieprzniki. Oby, oby. Więc pójdziemy trochę w krzaczki i zobaczymy, czy tam coś rośnie. Powiem Wam, takie fajne miejsce, a przy drodze rosną same ogryzki. Same ogryzki, zobaczcie. Jeszcze się to wszystko rozwala. Czyli same ogryzki. Nie wiem, pochodzę trochę. I tu żółte. Pochodzę trochę, jeśli nic nie będzie, to trudno. Zobaczymy. O, tutaj coś jest. Tu co mamy? Kurzynkę. Tu maluszek. Tu. Oraz to. Tu jest coś. No ale wszystko drobne. No więc zbieramy, zbieramy. I może natrafimy jakieś większe grzybki. Przepraszam, że nie mam noża, ale ten wypad był nieplanowany, więc szybko chciałem zobaczyć, co, jak. Więc dlatego widzicie nawet, jak jestem ubrany. A było 5 stopni tylko, więc zimno było. Zimno było. Z rana zresztą też jest zimno. No ale jakoś daję radę. Zimoluch nie jestem. No i pochodzimy, pochodzimy. No i czekam, aż trafi się jakieś fajne, jeśli tylko trafię. Więc zostańcie ze mną jeszcze trochę. No i taki krótki wypad po nocnej zmianie za grzybkami. Trzeba czekać na borowiki, bo nie ma jeszcze, ale wkrótce wysypią i będzie znów pięknie i kolorowo. Pięknie, ładnie, ale powiem Wam, że nie ma. Po prostu nie ma. Jak napotykam, to tylko takie na drogach, takie ogryzki, a nie ma ani jednej ładnej kurki. No ale pochodzę jeszcze trochę. Tak to się mówi, lepiej będzie się spało, tak?
Tylko powiem wam, że mi palce u nóg trochę zmarzły. Dokładnie. Bo jest chłodno. Ale nic na to nie poradzę. To wypad taki niezaplanowany. Nie chciało mi się już jechać do domu, bo bliżej mam z pracy do lasu, niż później z domu wyjeżdżać. Jeszcze pojechałbym do domu, to by mi się odechciało, a tak to tak sobie zaplanowałem, więc siadłem na rower i uderzyłem w las. Dokładnie. Szukam grzybków, których po prostu nie ma. Więc muszę wrócić się, bo odejdę od roweru i później będę roweru szukał. Więc tak to wygląda, drodzy Państwo, na tą chwilę. Nawet kurek nie ma, tylko jakieś ogryzki. Dobrze, parę minut jeszcze i będę jechał do domu. Rower jest. Jest. A ja przejdę jeszcze tą stroną i poszukam między liśćmi. O, na przykład tam. Zobaczymy, co tutaj jest grane. Tak mówiłem. Są tu jakieś ogryzki. No ale zobaczymy, czy gdzieś nie ma kurek. Powinny piękne, ładne grzybki być, ale nie ma, nie ma. To mnie interesuje tutaj. Ale nic nie widać. Nic nie widać. Przejdziemy jeszcze troszkę tutaj. I zobaczymy tutaj, co jest grane. Ale to samo. Wielkie. Nic. Więc idziemy dalej. Ale przyznać mi musicie rację, że jest pięknie. Zobaczcie, jaki klimat piękny. Jaki klimat piękny w lesie z samego rana. Więc bajecznie. Nie inaczej, bajecznie. Tu jest prawdopodobnie taka w miarę. Zobaczymy. No taka w miarę wielkościowo, ale tylko jedna. Widzę tylko jedną. Na szkoda, powinno rosnąć przynajmniej kilka, bo jest fajnie, fajnie. Ale tak mówię, albo drobne, albo pojedyncze sztuki. Więc drodzy Państwo, kończę na tym, na tą chwilę ten wypad. Jadę do domu przespać się, bo jeszcze czekają mnie cztery nocne zmiany. No i tak widzieliście, nie ma ani borowików, ani kurek. Kurki jakieś małe pokazują się pomału, ale jak widzicie na filmie, szału nie ma. Więc zastanawiam się, co zrobić z tymi grzybami. Nie wyrzucę ich, bo grzechem byłoby zerwać, a później je wyrzucać.
Więc zrobię jakąś zupę, czyli kartoflankę i rzucę tą garść tych kurek i będzie taka zupa kartoflanka z dodatkiem kilku kurek. Więc drodzy Państwo, trzeba czekać na wysyp grzybów. No i tak to leciało, jak pokazałem na filmie. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I tak to leciało. Więc jadę spać. Cześć. No wiecie, drodzy Państwo, niespotykana rzecz. Czyli w tych kszurach mamy kapustę. Mała, bo mała, ale jest. To jest grzyb jadalny. I kozaka. Kozaka przy drodze. Zobaczcie sami. Rośnie sobie kozaczek. No ale go nie zrywał. Niech sobie ktoś inny go zerwie. Bo co mi po kozaczku? Drodzy Państwo. Więc smyknę mu tylko zdjęcie i jadę do domu spać. A tutaj dalej też coś zauważyłem. Czyżby to była duża kurka? Jadąc rowerem. O! O! To jest kurka. To jest, drodzy Państwo, kurka. I takie grzybki powinny rosnąć, czyli ładna kurka. O takie grzybki przyjechałem, no ale nie chcę mi się już chodzić, szukać, więc jadę do domu. Dajcie spokój. Kopnąłem grzybki, a to zieleniatki. Ale śmiechy, zobaczcie. Zieleniatki. Dosłownie. I kolejna. Zobaczcie. Cztery zieleniatki. Zobaczcie. Jakie ładne zieleniatki. Okej. I kurka. I zieleniatki. Ciekawe miejsce. I tu znowu kurka. I tu znowu ładna kurka. Weszłem głębiej w kszory. I zobaczcie, coraz ładniejsze te grzyby się trafiają. Widać, że tu nikt nie chodził. I zieleniatki, kurki. A zieleniatki sobie usmażę na patelni i zjem. Na ciepło, dosłownie, na ciepło, zieleniateczki. Piękne te zieleniatki, młodziutkie i na dodatek zdrowe.